Do przygotowania naszej sałatki będziemy potrzebować przede wszystkim paluszki krabowe, troszeczkę czarnych oliwek, troszeczkę szczypiorku, kilka liści sałaty pekińskiej, czerwonej papryki, sera żółtego oraz ogórki kiszone. Jeżeli chcecie zrobić takie same ogórki jak ja robię, żeby w środku nie były puste i naprawdę za każdym razem bardzo fajnie wyszły, to tutaj już we filmiku u góry odsyłam Was, jak zrobić takie ogórki. Również będziemy potrzebować sos do naszej sałatki. Jakie składniki będą do tego sosu potrzebne? Przede wszystkim olej, trochę cytryny, czosnek, a przyprawy pokażę Wam wszystkie, jak już dojdziemy do robienia naszego sosu pod sałatkę. Ja już sobie tutaj troszeczkę moją sałatkę i resztę składników pozwoliłam pokroić, żeby Was nie zanudzać właśnie tym krojeniem i tak dalej. I tak, kapustę pekińską czy sałatę pekińską, bo różnie na nią mówią, kroimy w cieniutkie paseczki. Czerwoną paprykę również kroimy w cieniutkie paseczki. Ogórki kiszone kroimy w talarki i tak samo w talarki kroimy czarne oliwki. Nasze krabowe paluszki kroimy w kwadraciki, a szczypiorek, no to już Was uczyć nie będę, każdy wie jak ma pokroić, tak? Zabieramy się do pracy. Ja wszystko sobie to pokroję i za chwilkę do Was wrócę i powiem, co robić dalej. Jak już, kochani, widzicie, wszystkie składniki mam pokrojone. Teraz wszystko wrzucam do jednej miseczki. Wszystko razem mieszam. Tak wymieszaną sałatkę odkładamy teraz na bok i zabieramy się za robienie sosu. Przygotujcie sobie jakiś malutki słoiczek, jaki macie w domu, z zakrętką. Dlaczego? Zaraz wszystko Wam pokażę. Teraz dajemy właśnie do tego naszego słoiczka troszeczkę soli. Dodajemy troszeczkę pieprzu oraz jeden ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę lub po prostu starty na bardzo malutkich oczkach. Teraz do tego wszystkiego wlewamy soku z cytryny. I nasz olej. Zakręcamy to bardzo mocno. Bierzemy w ten sposób. Wstrząsamy przez kilka minut, tak żeby się składniki razem związały. Widzicie, robi się biały sos. I właśnie o to chodziło. Sosik mamy już gotowy, jak widzicie. Odkładamy go na bok i bierzemy naszą sałatkę. Bierzemy jakąś tarkę o cienkich oczkach i ścieramy nasz żółty ser. Teraz wszystko musimy z powrotem dokładnie wymieszać z tym żółtym serem. Otwieramy nasz słoiczek i dodajemy nasz sos. I z powrotem wszystko razem mieszamy. Tak wymieszaną sałatkę wkładamy na pół godziny do lodówki, żeby wszystkie smaki fajnie ze sobą razem się związały. A tak już, kochani, prezentuje się moja gotowa sałatka, którą możecie wziąć sobie do pracy na przykład na lunch albo zjeść taką sałatkę, jak dopadnie Was niesamowity głód. Dziękuję Wam serdecznie za oglądnięcie tego filmiku. Zapraszam Was na kolejne i do usłyszenia. Pa, pa!